To w ogóle drzewa elegancko rosły, wszystko zielono było na tym, a teraz co porobili? Takie kikuty, jak nie wiem, nie wiem do czego to podobne. Jakby to wszystko miało uschnąć. Kilkanaście drzew w okolicy bloków przy ulicy Grunwaldzkiej od 219 do 223 zostało przyciętych przez specjalnie wynajętą firmę. I po co? Po co? Na co? Nie wiadomo. Komu to przeszkadza? Przycinkę zleciła spółdzielnia mieszkaniowa Górnik. Jeden z mieszkańców jest oburzony tym faktem. Nie chce bowiem, aby w jego okolicy nie było zieleni. Jak wiosnę było zielono, tego to teraz widzi pan tu. Widać, co będzie. Będą stały takie badyle grube i nic więcej. Jak tłumaczy Maciej Bochenek ze spółdzielni mieszkaniowej Górnik, przycinka jest prowadzona na wniosek mieszkańców. Mówi, że spółdzielnia nigdy nie prowadzi sama z siebie takich prac. Do administracji spółdzielni wpłynęły pisma od mieszkańców, którzy skarżyli się, że drzewa nie dopuszczają oświetlenia do ich domów. Jak zapewnił nas Maciej Buchenek, firma, która zajmuje się przycinką, posiada do tego odpowiednie uprawnienia i upoważnienia. Dodatkowo pracownicy spółdzielni mieszkaniowej Górnik są po specjalnych kursach.